Witam Was serdecznie, drodzy przyjaciele. Nazywam się Artur Ceroński i od dłuższego czasu już nagrywam taki cykl nauczań zatytułowany Demony Burzące. W tym cyklu nauczań mówię na temat demonicznych warowni. Do tej pory zostało nagranych już 17 odcinków, gdzie na początku mówiłem o tym, jak wygląda całokształt sprawy związanej z diabłem i demonami. Następnie nakreślałem to, czym są warownie, a później mówiłem o tym, w jaki sposób z tych warowni możemy wyjść, jak możemy wziąć swoją wolność. W następnych odcinkach już systematycznie, odcinek po odcinku, mówiłem o różnego rodzaju warowniach, o różnych rodzajach warowni. Cel tych nauczań jest taki, abyśmy mogli w bardzo prosty sposób zdiagnozować w swoim życiu, czy też w życiu swojego środowiska, określone warownie demoniczne i żebyśmy mogli przez moc Ducha Świętego je zburzyć i wyjść na wolność, czy też na wolność wyprowadzić innych ludzi. Dzisiaj mamy 18 odcinek i dzisiaj chcę mówić na temat warowni seksualnej. Chciałbym zacząć od Księgi Jeremiasza, 2 rozdziału, wersety od 21 do 25. A przecież to ja, mówi Bóg, zasadziłem cię jako szlachetną winorośl, cały szczep prawdziwy. A jakże mi się zmieniłaś w krzew zwyrodniały, na winorośl dziką. Choćbyś nawet obmyła się ługiem i mydła używała obficie, jednak brudna plama twojej winy będzie wyraźna przede mną, mówi Wszechmocny Pan. Jak możesz mówić, nie zbrudziłam się, za balami nie chodziłam. Spójrz na swoje postępowanie w dolinie, zważ, co uczyniłaś młoda, chyża, wielbłądzico, bezmyślnie biegająca swoimi drogami, rwąca się do stepu w niepohamowanej namiętności, łapiąca powietrze. Któż może jej żądzę powstrzymać? Wszyscy, którzy mają na nią ochotę, nie muszą się trudzić. Znajdują ją w jej miesiącu. Uważaj, abyś sobie nogi nie skaleczyła i aby twoje gardło nie wyschło. Lecz ty mówisz, to daremne. Nie, gdyż ja kocham obcych i pójdę za nimi. Te fragmenty opisują między innymi funkcjonowanie demonicznej siły, która obsadza warownię seksualną. Przyjaciele, ja nie będę mówił długo na temat warowni seksualnej, ponieważ niedługo, niebawem, po skończeniu cyklu Demonów Burzących, będę rozpoczynał cykl nagrań dotyczący rodziny, małżeństwa i rodziny. I tam będę obszernie mówił na temat seksu, na temat życia seksualnego. Natomiast na potrzeby dzisiejszego odcinka ja bym chciał jedynie nakreślić funkcjonowanie warowni seksualnej. Ja nie chciałbym rozkładać na części pierwsze tematu warowni seksualnej, tylko nakreślić jej działanie, bo tak naprawdę jest tutaj... Musimy tutaj położyć pewną granicę między tym, czym warownia seksualna jest, a czym jest klasyczne funkcjonowanie życia seksualnego na pułapie dobrym czy złym, ale jedynie na pułapie, na fundamencie ciała. Warownia demoniczna, seksualna warownia demoniczna jest zespołem demonicznym, który stymuluje życie seksualne w taką stronę, aby to życie seksualne owładnęło człowiekiem. I o tym dzisiaj chcę mówić. Słowo seks oznacza płeć, przyjaciele. Warownia seksualna zatem to demoniczne zasiedlenie sfery płciowości człowieka. I teraz podstawowa diagnoza warowni
jest banalnie prosta tak naprawdę. Po pierwsze, zwróćmy na taką rzecz uwagę. Jeżeli twoje myśli koncentrują się notorycznie na sferze płci, a twoje życie ulega kompletnej dezorganizacji z tego powodu, to my mamy do czynienia z warownią seksualną. To jest banalnie prosta rzecz. Jeżeli twój system myślowy jest ukierunkowany na płciowość i to ukierunkowanie dominuje cię, dezintegruje twoje życie, to my mamy do czynienia z warownią. Na pewno mamy do czynienia z warownią seksualną. Ale istnieją też subtelniejsze i bardziej ukryte działania warowni seksualnej. I ja chciałbym, żebyśmy o tym powiedzieli. W ogóle warowni seksualnych jest wiele odmian. One są związane z przeróżnymi, może wiele odmian, to jest źle powiedziane, ale jest ich jakby wiele takich nadbudówek. Jest ona obszerna. Na pewno warownia seksualna jest bardzo, bardzo obszerna. Ale stanowi zawsze jedną bryłę. Czyli wiecie, tak naprawdę nie ma znaczenia, jakie myśli o płciowości dominują człowieka. Czy to są myśli na przykład homoseksualne, czy heteroseksualne. Czy to jest pedofilia, czy zoofilia. To nie ma w ogóle znaczenia. Cokolwiek dominuje nasze myśli, tak? To jest to warownia. Cokolwiek dominuje. A więc jeżeli mamy zdominowane nasze myśli przez ukierunkowanie na płeć, to my mamy warownię seksualną. Ale spójrzmy na główne objawy, takie nieco bardziej się w to zagłębimy. I spójrzmy na takie główne objawy warowni seksualnej w szerszym troszkę aspekcie. Po pierwsze, to są nawracające i niekontrolowane, zaznaczam, myśli i emocje związane z seksualnością. Czyli tutaj muszą być spełnione te kryteria. Nawracające i niekontrolowane. Zasada jest bardzo prosta. Jeżeli ty nie skontrolujesz czegoś, to coś skontroluje ciebie zawsze. To jest bardzo ważna, istotna rzecz. Po drugie, drugi objaw to jest silne, przekraczające samokontrolę pragnienia i zachowania seksualne. Czyli jest to coś silnego. Warownia, ona zawsze wpływa jakąś siłą. I jest to coś, co jest poza naszą naturalną kontrolą. Bo wiecie, przez moc Ducha Świętego my jesteśmy w stanie w zasadzie utrzymać na wodzy wiele elementów naszego życia, a kiedy my będziemy bardzo skupieni na Bogu, to wszystkie elementy naszego życia utrzymamy na wodzy. Tylko, że wolność, drodzy przyjaciele, nie polega na tym, abyśmy ustawicznie trzymali coś na smyczy. Wolność polega na tym, aby nie było stymulacji jakiegoś zjawiska. A więc wolność w sferze seksualnej polega na tym, że warownia seksualna musi być zutylizowana w naszym życiu. Czyli nie możemy ustawicznie zaciskać naszych duchowych rąk na gardle warowni demonicznej, żeby ona nie mogła czegoś powiedzieć. Bo to nie jest wolność. Tego rodzaju rzecz to nie wolność. A więc, jak powiedziałem, drugi objaw to silne, przekraczające naszą samokontrolę pragnienia i zachowania seksualne. Po trzecie, to różnorakie pragnienia i zachowania seksualne, których realizacja jest niszcząca dla ciebie lub innego człowieka. Czyli widzimy, że warownia to również jest coś takiego, co doprowadza do uwalniania się w naszym umyśle pewnych przestrzeni, czy też które przechodzą potem w zachowania, pewnych pragnień i zachowań seksualnych, których realizacja może być dla nas krzywdząca lub dla kogoś innego może być krzywdząca. Mówimy oczywiście o sferze seksualnej. Czyli tu mamy do czynienia wtedy z działaniem warowni seksualnej. Po czwarte, są to niekontrolowane orgazmy. Po piąte, są to
jest to problem z osiągnięciem orgazmu, a po szóste jest to oziębłość seksualna. Wbrew wszystkiemu oziębłość seksualna jest wynikiem działania warowni seksualnej. Ja będę, kiedy będę nauczał na temat seksu, na temat seksualności człowieka, ja będę o tym więcej mówił. A więc, przyjaciele, jeżeli występuje więcej niż połowa wyżej wymienionych symptomów, to mamy warownię. Jakie są główne demony zasiedlające warownię seksualną? Po pierwsze to duchy seksualne. Duchy seksualne to zespół, to jest ich mnóstwo. Różne duchy seksualne. Po drugie to pożądliwość. Po trzecie to duch słabości. Po czwarte to kłamstwo, dalej wstyd i duch bólu. Następnie duch zazdrości, duch chaosu, duch zamętu. Następnie duch ciemności, duch wrogości, duch odszczepieństwa. Następnie to duch smutku, duch poniżenia i duch potępienia. Następnie to duchy kłótliwe. Następnie to niedowiarstwo. Następnie czary. Następnie zespół demoniczny nałogów. I następnie demony chorób psychicznych. A więc widzimy, że demoniczna warownia, warownia seksualności, ona jest zasiedlana przez te demony. Oczywiście tam mogą być inne również, ale te są głównymi zasiedlającymi. I oczywiście też w różnych sytuacjach, u różnych ludzi, te jakby tutaj waga tych sił jest bardzo, bardzo różna. Jak zawsze potrzebujemy odpowiedniego rozeznania do tego, które mamy w naszym duchu i zastosowania darów duchowych, ale być może też pomocy terapeuty. Także przyjaciele, ja chciałbym was z tym zostawić. Chciałbym teraz się pomodlić. Ojcze, ja modlę się teraz w imieniu Jezusa i przynoszę Ci, Ojcze, tych ludzi, którzy słuchali tego wykładu. Ojcze, ja modlę się teraz, aby każdy człowiek, który słuchał tego wykładu, przyjął teraz od Ciebie, Duchu Święty, moc do tego, aby podważyć demoniczną warownię seksualności, jeżeli jest w jego życiu, lub też aby usłużył innej osobie związanej w tym temacie, Ojcze. Ja, Ojcze, ja modlę się w imieniu Jezusa. Ja przeklinam w tej chwili każdą warownię seksualną. Ja nie zgadzam się na demoniczne siły atakujące seksualność ludzi, którzy oglądają ten wykład. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ja posyłam was, Boże aniołowie, żebyście wspomagali tych ludzi ku osiągnięciu przez nich wolności. W imieniu Jezusa. Amen.